Siemanko! Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Kasia Rozpędowska, kobieca dietetyczka. Dzisiaj pokażę Wam, co jem w ciągu dnia i będą to przepisy szybkie, proste, takie, które możecie wykorzystać na co dzień. Więc zaczynamy od śniadania. Na śniadanie będę przygotowywać sobie koktajl. To jest chyba smoothie z mango, ale ja nie mam mango, więc korzystam z zamienniku. I dzisiaj zamiast właśnie mango wykorzystam ananasa, bo mam mrożonego ananasa w mojej lodówce. Ok, generalnie w ogóle korzystam z jadłospisów, których premiera jest dzisiaj, bo ten materiał nagrywam w poniedziałek. Dzisiaj jest premiera moich nowych jadłospisów dla zabieganych. Premiera moich nowych jadłospisów dla zabieganych i właśnie to z nimi w tym tygodniu będę gotować, tak jak zresztą przez ostatnie tygodnie mojego życia. Także zaczynamy od pozycji pierwszej i jest dzisiaj poniedziałek, ja też jadę właśnie mniej więcej zgodnie z planem śniadaniowe smoothie z mango. Koktajl jest gotowy, jest mega fajny, orzeźwiający, idealny na taką letnią pogodę. Ja w ogóle jak jest ciepło i zaczyna się robić letnio, lato, wiosennie, to uważam, że taki koktajl to jest mega fajny pomysł na posiłek. Mamy tutaj białko, mamy tutaj tłuszcze i mamy tutaj złożone węglowodany. Jest na nas, są witaminy, więc niczego nam nie brakuje. Spróbujcie sobie takiego posiłku, jest też mega szybki w przygotowaniu, no bo to jest koktajl, więc wystarczy wszystko zblendować. Plus dodatkowo, jeśli na przykład od rana jesteście zabiegane, to możecie sobie taki koktajl przelać do shakera, zabrać go do pracy, do szkoły, na uczelnię, czy gdzie tam idziecie i macie gotowy posiłek na drogę, więc polecam go! Właśnie przygotowuję sobie drugie śniadanie, bo wyjeżdżam spontanicznie. Więc przygotowuję sobie drugie śniadanie z jadłospisów. I teraz mam już przy sobie tutaj telefon. Drugie śniadanie to jest jogurt z malinami i z migdałami. Więc będzie prosto, szybko. Wystarczy po prostu wymieszać wszystkie składniki i zaraz Wam pokażę, jak przygotować to danie. Ja nie mam jogurtu skyr, więc daję ten jogurt grecki. I to ma być jakby całe opakowanie jogurtu skyr, czyli dajemy 150 gramów. Super. Nienawidzę, jak się tak otwierają jogurty, to powinno mieć pana. Daję 150 gramów tego jogurtu. Teraz dzisiaj na obiad mamy makaron w sosie pomidorowym z tuńczykiem. To jest przepis od razu na dwie porcje. Ja przygotowuję
ten przepis na dwie porcje i po prostu będziemy to jeść jednego dnia, bo robię danie dla całej mojej rodziny. Pomidory z puszki, z przyprawy i tutaj już sobie wysypałam jest, wygląda jakby była sama sterka soli, ale mam tutaj suszony czosnek, czosnek granulowany. Możecie dać sobie świeży, jeśli na przykład nie lubicie używać takiego suszonego, ale ja w niektórych sytuacjach używam ten suszony i jest bardzo dużym ułatwieniem. No i jest też sól. I gotta have it, I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Co z pomidorowym? Już na ładnie gęstnieje. Teraz będę jeszcze testować smak, jak ta woda odparuje. Niewielka już jej ilość. I potem do tego dodam pieńczyka, ale to w sumie zobaczycie. I tutaj sobie posiekałam już świeżą bazylię. Mamy tak spoko w kuchni, że Arek zrobił takie o. No i tutaj mamy takie zioła, z których najczęściej korzystamy. Mięta to właściwie ja najczęściej korzystam do dekoracji dań, jak robię foto kulinarne. No szczypiorek to wiadomo, jest jakaś tam pasta jajeczna, czy na kanapki. Bazylia. Tutaj rośnie taka piękna bazylia i notka pietruszki, z niej akurat korzystałam, nie korzystałam, wcale czy mam fazę. A tutaj są jeszcze jakieś takie stare dwie bazylie, które tak naprawdę też jeszcze rosną, ale już nie było na niej miejsca w tej zagrodzie, więc mamy takie bazylie. Bardzo polecam. Tak wygląda nasze jedzonko. To jest jakaś jedna porcja. Tutaj mamy porcję numer 2. Szybko, prosto, smacznie. Mamy tutaj pomidory w puszce. One były jako takie jakby źródło warzywa. Makaron pełnoziarnisty, czyli źródło złożonych węglowodanów, błonnika, witamin i minerałów. Tuńczyk jako źródło białka plus ser parmezan, który też jest źródłem białka oraz tłuszczów. Oczywiście tych roślin, tych zwierzęcych, więc mniej zdrowych, aczkolwiek pamiętajcie, że nadal możemy spożywać wszystkie tłuszcze, wszystko z miarą. A zresztą ryba jest nadal lepszym źródłem białka. No i na przykład takie mięso zwierząt lądowych. No i jeszcze jakiś tam listek bazylii. Cyk, cyk, pyk. Gotowe. Kolacji czas. Ogólnie wróciłam właśnie z ogrodu, z ogarniania. I nawet się nie strzeliłam, że nie mamy chleba ani nic takiego. Nie mam za bardzo siły, ani nawet ochoty robić już nic, jestem po prostu turbo zmęczona, bo dzisiaj też pojechaliśmy do Poznania na jazdę Teslą i jakby siedzieliśmy łącznie 3 godziny w samochodzie, więc to było dla mnie too much. Także dzisiaj na kolację korzystam z najprostszego rozwiązania świata. Pierożki gyoza z Biedronki. Prawie wylałam wodę. Robię sobie takie pierożki. No, one generalnie są. No, będzie takie proste pierożki. Tutaj już mi się kleje padania. Więc podsmażę sobie na oliwie. I do tego zjem jakieś warzywko.
A tutaj zebrałam z ogrodu dzisiaj rabarbar, chociaż tak naprawdę nie wiem, czy on jest dobry. Nie wiem, czy taki rabarbar można zrywać, ale tak mi nie pasowało, że on już tam był na tym ogrodzie, więc go wziąłem do. Okej, i oto jesteśmy przy stole, przy moim posiłku. Oto jesteśmy po całym dniu jedzenia. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i że zobrazował Wam trochę, jak może wyglądać taki racjonalny sposób odżywiania z wdrożeniem zasady 80-20 w życie. Jeśli chcecie skorzystać z jadłospisów, które uwzględniają takie posiłki, jak na przykład ten posiłek, który ja mega lubię, ale oczywiście nie jest najzdrowszy posiłek świata, ale ma swoje miejsce w zdrowej, zbilansowanej diecie, to jeśli chcecie skorzystać z takiej diety, to pamiętajcie, że do 18... Patrzę właśnie na kalendarz. Do 18 maja jest promocja, trwa promocja na jadłospisy dla zabieganych, które są nowym produktem na mojej stronie. I już po dzisiejszym dniu, pierwszym dniu sprzedaży mam wrażenie, że zostaną tutaj na dłużej. Także jeśli chcecie zadbać o swoje zdrowie, o swoją sylwetkę, o swoją dietę, trochę urozmaicić, trochę uprościć, to jadłospisy będą strzałem w dziesiątkę. Sprawdźcie link w moim opisie profilu, w opisie tego profilu, żeby zobaczyć jadłospisy, jeśli interesuje Was ten temat, a ja zaraz będę jeść mój posiłek, bo jestem już mega głodna, no ale muszę jeszcze poczekać, aż pierożki ostygną. Tak, bo są jeszcze gorące. Także do zobaczenia w następnym wideo. Dajcie koniecznie znać, czy Wam się podobało. Na razie, pa!